Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w odcinku, w którym nie trafiam Suareza, Mane, Williana ani no na przykład Godina. Chciałbym trafić Alexa Pato. Mamy niesamowitą drużynę tygodnia. Wydaje mi się, że najlepszą w tym roku. Jeśli jestem w błędzie, to mnie poprawcie, jednak to jest moja opinia. No i pytanie brzmi, czy trafimy którąś z tych wspaniałych kart? Zaczynam od nagród za ligę weekendową, bo mówię, no od nich zależy, co wezmę z Division Rivals, jednak no dobra, lecimy bez przedłużania, pierwszy z czterech piłkarzy mistrzostw, dajcie mi tutaj kogoś i jest Marquinhos! Jest też Hilton, ciekawy piłkarz swoją drogą, rocznik 77, a nadal zdobywa karty Inform, Davis, jednak nawet się nie zastanawiam, biorę Marquinhosa, bo to jest po prostu dobra karta. No i zapewne w tym momencie wykorzystałem swoje szczęście, jednak może chociaż Pato się tutaj pojawi, no to byłoby coś wielkiego, a więc proszę państwa, jest Nani. No i Nani ląduje w moim zespole. Niepotrzebny mi kolejny angielski bramkarz, a Nani może być naprawdę fajnym zmiennikiem. I będę z wami szczery, no jestem zadowolony z tych nagród. Szkoda, że nie ma Pato, no ale jakoś to przeżyję. Zawsze mogło być gorzej, pamiętajmy, więc naprawdę fajnie, teraz czas na paczki. Czy coś tutaj fajnego będzie, zobaczymy. W sumie trzy. Dwie mega paczki rzadkich kart i... No, wszystkie mają same rzadkie karty, więc zobaczmy, czy rozpoczniemy to w dobrym stylu. No nie ma walkoutu, jednak oby były chociaż ekrany. Są? Znaczy nie, rzadka karta, bo ekranów nie da się chyba rozróżnić. Christensen 82, słabo. No nie, no prawda jest taka, że o tej paczce chcę jak najszybciej zapomnieć, była obrzydliwa. Czas na mega paczkę rzadkich kart. No ubolewam, że nie wbiłem tego golda jedynki, bo on daje... Cholera, on daje dwie paczki za 100 tysięcy, to jest tak ogromna różnica. No tu mamy ekrany, jest to kolejny Brazylijczyk i kto? David Luiz, 84, a 83, przepraszam, najmocniej, jednak to chyba z 5-6 tysięcy kosztuje. Nadal słabo. No wiem, zrobiłem się wybredny, ale ja potrzebuję tutaj kurczę kart, by ulepszać swój zespół. Reszta na listę transferową, później się nimi zajmę. No i lecimy, ostatnia paczka za Food Champions. Chyba przez to, że trafiłem tego Marquinhosa, to już nie mam prawa trafić nic dobrego z tych paczek. Aż z ciekawości sprawdzę, ile on kosztuje. Mamy ponownie ekrany, pewnie znów piłkarz oceniony na 83-84. To jest Morata, no o co chodzi z tą Chelsea? Czemu to nie mógł być Willian? Może zrobię SBC z Hazarda, tam jest paczka za 50 tysięcy. To nie jest zły pomysł. Słuchajcie, no właściwie mógłbym ukończyć to SBC, bo paczka rzadkich zawodników jest niezła, więc pewnie ceny poszły trochę w dół. Zaryzykuję i zanim odbiorę nagrody za Division Rivals, to zrobię to SBC. Dobra, skład gotowy. W sumie wydałem 12 tysięcy na tych piłkarzy. Dobra, jeszcze Rudigera ja wcześniej kupowałem, z tego co pamiętam, więc uznajmy, że 14. A więc 14 tysięcy za paczkę za 50 tysięcy to według mnie jest niezły interes, tylko pytanie brzmi... Czy to mi się zwróci? Czy zawartość tej paczki będzie warta więcej niż 14 tysięcy? Sprawdźmy to. No, zaczyna się cudownie, oczywiście nie ma walkoutu. Jest za to ekrany. Są ekrany. Hiszpania i co? Cesc Fabregas do mnie? Nie, to jest Jaramendi, 84. Jeszcze kilka duplikatów. No, Eric Bailly. Dobra. Dobra, na zero. Myślę, że wyjdę na zero. Teraz odbiór nagród za Division Rivals. Ja pamiętam, że tydzień temu nic nie trafiłem, niestety. Znów spadłem na rangę drugą, naprawdę. No to albo 44 tysiące, albo jedna paczka rzadkich zawodników, czyli znów paczka za... A, właściwie. Chciałem 58 tysięcy, znów. Ranga druga mi nie pasuje. To mi po prostu, no nie pasuje. No w sumie nagrody to dzisiaj za kilkaset tysięcy, a więc mega paczka, 18 rzadkich kart, no niech się podświetli to logo EA. Ale są ekrany! I co, znów Jaramendi? No nie, tym razem jest to... Trigueros! Ja nie biorę tych monet, bo po prostu lubię ryzyko, no kurczę, no. Aż takich nie potrzebuję, ja jakoś sobie radzę z obecną drużyną, ale... No niech ta ostatnia paczka za 50 tysięcy da mi walkout, proszę. Proszę. Nie otwieram oczu, bo lubię niespodzianki. Są jeszcze karty Halloween w paczkach, więc... Dobra, to się już otwiera. Mamy ekrany. No bo kogo innego... No dobra, Cavani. To mógł być Cavani, ale to jest Jimenez. Nie Godin, bo ma Informa, nie Suarez, bo on też ma Informa, tylko Jimenez! Zawsze bierzcie monety, pamiętajcie. To nie jest tego warte. Co to jest? Co to jest? Dobra, zostawiam te SBC, zostawiam te paczki. Słuchajcie, po ostatnim odcinku zmieniłem swoją drużynę. Tak jak powiedziałem,
Czemu Firmino ma czerwoną kartkę? Przecież ja nigdy nie gram agresywnie. Stwierdziłem, że zmienię swoją pomoc, jak i defensywę. I obecnie gram formacją 4-1-2-1-2. Fekir jako SPO. Jednak prawdę mówiąc, nie wiem, czy nie kupię tutaj Rabiot, bo nie jestem przekonany co do Fekira. Słuchajcie, zagrałem 8 meczów, 0 bramek, 0 asyst. Jako środkowy pomocnik ofensywny to jest fatalny wynik. A i zapomniałem, miałem kupić Alabę. 58 tysięcy, witaj w zespole. No z powrotem oczywiście, bo już grał u nas. No jako, że Firmino ma czerwoną kartkę, to musi odpokutować to, usiądzie na ławce rezerwowych. I słuchajcie, no przez to, że trafiłem tego Marquinhosa, to... Czy czasem nie chciałbym tu wykombinować czegoś fajnego? Niestety nie mam za bardzo jak, bo musiałbym kupić Rabiot, kupić na prawą obronę Munie albo Daniego Alvesa, a ten Lala jest naprawdę świetny. Więc w razie czego Marquinhosa wpuszczę z ławki, ponieważ chciałbym go przetestować. I przy okazji, Belotti. Bardzo możliwe, że w dzisiejszym odcinku zdobędzie setną bramkę w tym sezonie dla tego zespołu. No więc mam nadzieję, że to wielkie wydarzenie będzie miało dzisiaj miejsce, ale... Słuchajcie, ten Marquinhos naprawdę zmienia moje plany, bo może wrócić tutaj wariant z Van Dijkiem. Będę myślał, bo jest o czym myśleć. Aj, no takim Pogbą to ja bym nie pogardził, nie ukrywam. Van Dijkiem również, jednak Pogba to jest piłkarz, który oczywiście dobrze użyty, potrafi zmienić wszystko na boisku, więc liczę na to, że rywal nie umie grać. Nie ukrywam, że jestem trochę zły, że nie została mi ta ranga pierwsza za Division Rivals, ponieważ specjalnie jeszcze przed wczoraj wieczorem, gdy to oglądacie, grałem, żeby wbić, miałem 1000 punktów więcej niż to było wymagane. Niestety to nie wystarczyło, no i lipa. Spadłem, ale okej. Nie no, chciałem powiedzieć, że jestem zadowolony z obecnych nagród. Prawda jest taka, że nie jestem. Prócz czerwonych kart to naprawdę było dzisiaj beznadziejnie. Ale chyba czas zacząć po prostu brać te monety. Ja doskonale wiem, że to jest nowy mem, bo ja mówię co tydzień, że wezmę monety. Ale no, moje szczęście się skończyło. To widać, słychać i niestety czuć. Nie no, kurczę, nie w tak łatwy sposób pod... Wiecie co jest najlepsze? Ja w ogóle nie naciskałem tych przycisków. Ja tylko trzymałem LT. Rzut karny, przecież to ewidentny nurek. I co, Lukas to był, tak? No oczywiście, no mój ulubiony gracz w tej grze. Ferman, proszę, zrób to dla ludzkości. Kurde, w środek. A najlepsze jest to, że przecież mój przeciwnik nawet nie ma tego Lukasa. Wiecie, za SBC to jest zwykły Lukas, a i tak, kurczę, no psuje mi nerwy. Lala. Liczymy. Pierwszy piłkarz, który otrzymał drugiego informa w tej grze i jego statystyki są naprawdę fajne. Nie bez powodu go wybrałem do naszego zespołu. Niech pokaże dobre dośrodkowanie. To jest to, Goretzka. Walczymy do końca, panowie. Nie poddajemy się. Lala. Kurde, on jest już zmęczony. To jest dopiero początek spotkania. Dałem kartę kondycji. Jak to jest możliwe? Ale Alaba, zbieraj takie piłki. Proszę, wy się pałętacie jak włóczęgi przed tym polem karnym. Nie wiecie, co ze sobą zrobić. To jak nie wiecie, co ze sobą zrobić, to trzymajcie się swojej cholernej pozycji. Brawo. Belotti. Nieprawdopodobne. Co jest z tym Lalą? To jest dramat. Fekir. Zrób to. Umieść piłkę w siatce. Mamy corner. I Goretzka do Lali. Francuz zgrywa do środka. Jest Belotti. Dobra przekładanka. Jeszcze Andrea Belotti. Musiał podać do partnera. Odegranie. Goretzka w polu karnym. Zamieszanie. Podanie. Belotti. Gola nie ma. Salah. Czemu? Czemu on nie pobiegł w stronę piłki? Ostatnia akcja w pierwszej części spotkania. Fabinho. Próba znalezienia Belottiego i ten znajduje drogę do bramki. Gol numer 99. Andrea Belotti. Słuchajcie, jeśli on dzisiaj strzeli setnego gola, to nie ma innej opcji. 100 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Tak musi być. Wy nie możecie mnie zawieść. Wy nie możecie zawieść naszej pierwszej ikony w FIFA 19. Dacie radę, prawda? No doskonale. To jest klasa sama w sobie. Wygrał pojedynek główkowy tam z 10 piłkarzami. Piłka w siatce. Cudownie. Po co komu Firmino? No i Salah. Kurde. Żałuję, że nie ma tego na niego, bo naprawdę Fekir to nie mój piłkarz w tym roku. Belotti! Nie! To byłoby zbyt piękne. No ale okej. Okay. Jest jeszcze czas na tego gola. Ja chcę wygrać to spotkanie, więc staram się. I teraz Salah do Belottiego, proszę państwa, to może być błąd Alissona? Lala, przejmij to. Jest przejęcie, będzie Matko jedyna. Naprawdę, za dużo oczekiwać po niektórych nie mogę. To jest ten moment, Willian wszedł na boisko, zatrzymany przez Van Dijka. Jeszcze Belotti ponownie przecina podanie, ale nic z tego nie wynika. To jest mój nowy tekst, kurczę, że nic z tego nie wynika, ale taka prawda. Tyle fajnych interwencji, ale co z tego, jak i tak rywal przy piłce jeszcze się skończy na tym. No, na szczęście nie ma gola, Ferman, wybicie. Gramy, panowie, gramy, to jest możliwe. 3 punkty są do wyjęcia.
Mane. Belotti. Uderz, no proszę. Wiecie co, nie wygrałem tego, bo po prostu był klasyczny input delay. Czyli naciskam B, gra nie reaguje. Gra nie chce, bym strzelił i... Tak to jest, nie wymyślam tego. Każdy, kto gra w FIFA, to doskonale wie, o co chodzi. Szkoda. Szkoda, bo to powinno być zwycięstwo. Takie są fakty. No i najlepsze jest to, że za remis mi odejmują punkty skilla. Kurde, byłem lepszy. Prawie. To udowodniłem. Okej, do pierwszego zespołu wraca Firmino, ale Belotti... On czeka, on czeka. Czas na drugie spotkanie i po raz kolejny nie trafię na jakąś wyszukaną drużynę. Jest to skład złożony z głową, to trzeba przyznać. I naprawdę się go boję. W razie czego by miał mnie kto ratować, to wrzuciłem na ławkę na niego. No chcę go przetestować, kurczę, trafiłem naprawdę fajne karty w tym tygodniu, grywalne to najważniejsze, więc chcę z nich korzystać. Teraz od razu próba znalezienia Salaha, ale muszę to zrobić w bardziej kreatywny sposób niż taka typowa laga. To jest Fekir. I Fekir, niestety, nie mogę nim grać. Naprawdę kupię tego Rabiot, bo Francuz jest jakąś pomyłką. Nie wiem jakim cudem piłkarz oceniony na 85 może grać tak słabo. Żadnej asysty, żadnego gola, ledwo co piłkę potrafi przyjąć, na szczęście teraz dobrze podaje do Lali i może uda się to jednak wykorzystać. Zobaczmy. Centra, Firmino, zgraj to głową i Goretzka, rzut rożny. Nie. Dlaczego ja jestem swoim największym przeciwnikiem? Nigdy tego nie zrozumiem. Zawsze mam wrażenie, że po prostu jak tak... Naprawdę... Gwarantuję wam, że ja wychyliłem drążek w kierunku Kimpembe. No niestety, zbyt duża presja na piłkarzu podającym i... Nani czekał na tę chwilę, jest Mohamed Salah! 1-1. I to jest właśnie to debiut na niego w tym sezonie. Od razu idealnie zagrywa do Salaha, bez spalonego co do milimetra. A Mohamed wykorzystuje taką okazję, bo jeśli myślę, to on zawsze trafia właśnie w takich chwilach, ale podanie... Cud miód, to trzeba przyznać. Ale panie sędzio, już, już, wystarczająco dużo czasu minęło. Prosiłbym o ostatni gwizdek. Tak grzecznie oczywiście. Dziękuję. Teraz, znaczy no nie ostatni, jeden z ostatnich. No już, wystarczy! Ej, co jest? No, już myślałem, że ta połowa będzie trwała w nieskończoność. Ponownie, remis. Niezbyt mi się to podoba. Ja chcę zwycięstwa i myślę, że tylko jedna osoba jest w stanie dać mi to zwycięstwo, proszę państwa. Mówię o Belottim. Okej, boisko opuści po prostu Bobby Firmino. Wybacz Roberto, ale... Rozumiesz. Nani napędza kolejną akcję. I Salah powinien to wykończyć! Uwielbiam tę kartę. 1-2. To jest to. Tak grają gwiazdy. Dybala, mówię do ciebie, ty byś tego nie trafił. Takie są fakty. Świetny dribbling. Obrońca był obok niego, ale co to dla piłkarza tej klasy. 2-1 na początku drugiej połowy. Teraz Belotti może dopisać się do listy strzelców. Come on, no. Ja się cieszę z gola Salaha. Memphis trochę tańszy, nie ma co ukrywać. Zdobywa prawie że takiego samego gola. Identycznego. No i znów remis. Jest Fred do Memphisa, dobra blokada Kimpembe, drugie podanie, nieprawdopodobna interwencja, brawo Ferman! No to było na poziomie naprawdę legendarnym. Brawo Goretzka, co najważniejsze czysto, wysunięta piłka do Naniego i ten uderza z dystansu, cudowna decyzja. Szkoda tylko, że nie zgarniemy tego. Oj, to było dobre, tylko oby Mane coś z tego zrobił, jest w polu karnym, może znajdzie jedenastkę, uderza, Belotti, nie ma setki. No nie ma. Cholera jasna. Zaryzykowałem Fermanem, to się źle skończy. Fuh. Nie ma co ukrywać, w tym meczu Ferman po raz kolejny udowodnił swoją klasę. Robi to też w tym momencie, tylko nie mam do kogo podać. Tutaj, Goretzka. Od razu, prostopadle, Florencji. Po to go wprowadziłem, jest Nani. Ten leci, ale tylu... No to był, kurde... Już nie powiem co, bo to brzydkie. Belotti, no nie wiedziałem, że to do mnie pójdzie. Ostatnia akcja w tym meczu jest Mohamed Salah. Salah. Jeszcze Salah, mknie, no... Input fucking delay. Dziękuję bardzo. Berba spin miał być, berba spin do środka. Co Salah? Salah biegnie do meczetu modlić się, nie.
Z całym szacunkiem oczywiście, ja nie mam nic do tego. Tylko to miało być takie porównanie, no zamiast... Belotti 5,7, ale to przez to, że były lagi. Sami widzieliście, jak okropnie ten mecz chodził. Wow! Czas na przerwę, czas na Damiana. Matko jedyna, co za mecz, co za emocje. I znów remis, no bo nie ma płynności. Ja uciekam z tego domu, ja kupuję sobie nowy internet. Nie wiem, 500 tysięcy megabitów na sekundę i mam nadzieję, że żadnego laga nie zobaczę, że ping będzie wynosił zero, cholera. Bo ja tak grać nie mogę, choć czasami nie wiem, czy to moja wina, czy to wina serwerów. Specjalnie osobny internet kupuję, żeby mi nie lagowało i co i tak laguje. A dajcie święty spokój, fajnych mam piłkarzy, dobry skład i co wychodzi? No nic nie wychodzi. Nie no, żartuję, spokojnie, to specjalnie tak teraz się denerwuję, żeby się wyładować, ale zaraz wszystko wróci do normy. Ja tak normalny w rzeczywistości jestem. Salah, no nie sprzedam cię, tylko tak patrzę po prostu na statystyki. 70 bramek i asyst w sumie, więc super, on też leci po setkę, jeśli chodzi o statystyki. No Belotti ma już w sumie tego 125, więc bardzo ładnie, nasz najskuteczniejszy piłkarz w zespole. A reszta to no nie no, zmieniam ten skład. Goretzka, Alaba, Boateng, okej, ale ta prawa strona jest po prostu do wymiany. Za Marquinhosa, znaczy Marquinhos po prostu tu wchodzi. Lala na sprzedaż, Munie i Rabiotu wchodzi przy okazji, trochę zaoszczędzę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i słuchajcie, w kolejnym filmie widzimy się dopiero w poniedziałek, ponieważ nie mam mnie w ten weekend w domu, ale spokojnie, karierę nadrobimy, kolejne odcinki będą, no niestety Food Champions w tym tygodniu muszę odpuścić, ale za tydzień wrócę silniejszy, życzę wam miłego weekendu, do zobaczenia, cześć!